O, teraz lepiej, jeżeli chodzi o głośne przynajmniej. Dobra, jaki ja mam plan na życie? To jest bardzo dobre pytanie. Czy ja mam jakikolwiek sensowny sposób, żeby poradzić sobie z tym głupim? Ale... Okej, mam. Zastanawiałem się po prostu, czy ja nie fuzjowałem, czy już coś źle pamiętam. Dobra, ciebie nie potrzebowałem. Ty możesz być. Cześć, Sebastianie! Zastanawiam się w tej chwili, czy ta sama strategia, którą ostatnio obrałem, przyniesie jakiś skutek, czy nie? Cześć, Sodom. Cieszę się, że wreszcie pamiętasz. Bo teraz pytanie. Czy... Będę lulkować hachalic. Znam uczuć, zwłaszcza, że... Powiem tak, większość moich licencjatów powstawała w okolicach tak naprawdę majówki, tak? Więc no... Akurat mniej więcej ten czas, co teraz. Dobra, przejdźmy King Frosta może tu. Dobra. Chciałbym mieć kogoś, kto ma spanko. I w tym przypadku byłaby to ona akurat. A jednocześnie potrzebuję... Wiem, że jednocześnie potrzebuję tej. Potrzebuję Tarundy i Rakundy przynajmniej. Z czego Tarundę ma u mnie na upartego... King Frost. I Anahita. Chyba, że zrobię to w ten sposób. Że Anahita po prostu będzie tej tylko po to, żeby usypiać. Spróbuję tak to zajść. Czas do niedzieli. Pytanie w takim wypadku jest jak zwykle jedno. Ile jeszcze zostało ci do napisania? Tak. Moja ulubiona odpowiedź. Nie, no tak z doświadczenia wiem, że tydzień wystarczy na napisanie w całej pracy. Zwłaszcza jeżeli macie już jakieś tam, powiedzmy, podstawy teoretyczne wcześniej przygotowane, tak? No bo jeżeli chcesz ją napisać kompletnie od zera, no to trochę gorzej, tak? Ale jeżeli coś tam już się ma właśnie jakieś takie podstawy teoretyczne i tylko opisać tak jakby kwintesencję pracy plus może jakieś wnioski, to... Tak długo jak wiesz o czym piszesz, to raczej kwestia po prostu, żeby się wziąć i zmotywować. Więc wierzę, że sobie poradzisz. Ja i ludzie też bardzo często mam wrażenie, że dominizują te prace dyplomowe, że niby to jest coś takiego strasznego, ciężkiego, przez co się nie da przebrnąć, tak? Przebrnę przez najgorszą część takiego rozdziału. O! Innej sobie możesz mówić, że najgorsze za sobą. Tylko wiadomo, też gdzieś tam w głowie pewnie będzie się działo, że no nawet jeżeli reszta, którą mam, jest prosta, to jednak... Trochę czasu będzie to wymagać, tak? Czy ja dobrze idę w ogóle? Chyba... Poczekaj, miałem iść tędy czy tamtędy? Teraz się przekonamy. Chyba tędy. Najwyżej, jeżeli się okaże, że się mylę, to zaraz się poprawimy. A coś czuję, że będę musiał się poprawić. Bo tu... Yep. To są bafomety. A to skurczy sanctuary gdzieś tam na dole. Pytanie jak bardzo na dole. Bo chyba nie... A może i tu? Nie, no tu jest. Let's go! Tym razem na pewno się uda. Ha, ha, ha. Zobaczycie.
I na pewno po drodze żaden głupi Chiron lub nie strzeli strzału i nie trafi. Ej, tym razem naprawdę mnie nie strzelił i nie trafił, holy fuck. To jest coś nowego. No dobra, to tym razem poudajemy kompetentną osobę. Z podkreśleniem sobie poudajemy, bo aż tak w siebie to nie wierzę. Chciałbym, żeby kiedyś to mudo weszło jako rzeczywiście instant kill, ale wiem, że to trochę zbyt optymistyczne. Dobra, na pewno chcę tę rundę, bo inaczej Megiddo mnie to mocno zaboli. Mogę potencjalnie go uśpić, ale wtedy będzie bardziej odporny na później. Czy mogłoby wejść? Wiem, że któryś z tych minibossowych przeciwników tak miał, ale to chyba nie jest jeden z nich. Bardzo i bezpiecznie na razie. Teraz pewnie pójdzie Megiddo. Albo Matarunda. I zacznie zbierać Megasuchi. No dobra. Nie jest dobrze, ale mogło być gorzej. Silniejsze, tak, wszystko zgodne z oczekiwaniami. Daję to. Strzelę mi o King Buffalo, żeby mu obronę obniżyć. I Dolmina. Czy opłaca mi się coś jeszcze robić w tej turze? Wydaje mi się, że nie. Mógłbym na bardzo, ale to bardzo upartego użyć się Dispel Charma, ale wydaje mi się, że nie ma sensu. Więc po prostu resztę rzeczy się pobronię. Względnie mógłbym rzucić jeszcze jedną tę rundę. Bo debuffy nie znoszą spania, więc to jest o tyle bezpieczne. On teraz powinien spać dwie tury i w ten sposób zmarnowaliśmy mu w jego turę z Magasuchi, więc możemy go teraz pobić. O ile będę trafiał, to będzie ok, tak powiem. Jak nie będę trafiał, to zacznę się martwić. Bufula jest tutaj lepsze, bo nie many zużyje. Na Hamy on będzie odporny raczej, więc się powstrzymam od tego. Z drugiej strony nie mam też tego dżema. Może ja i dżema po prostu. Chodzi mi o to, żeby zadać obrażenia w tej chwili, takie, których nie zablokuję. Dobra, parę krytów. Kolejne muto. Kolejna Bufula. Będąc naiwny, mógłbym rzucić tutaj Dorminę i wierzyć, że wejdzie, ale to było bardzo naiwne. O mój Boże, weszło, holy fuck. Czy jestem bogiem TG? Okej, kończymy już się zarówno Tarunda, jak i Rakunda. A z drugiej strony mam sporo obrażeń, więc powinno jakoś to pójść. Wasze kryty wchodzą. To jest Emreo. Mój wewnętrzny optymista chciałby powiedzieć, że może się uda. Mój wewnętrzny realista powie, że to nikuja się nie uda. Wasza bez krytów. A on teraz użyje diadamy, która go za sporo wyleczy. Aczkolwiek jesteśmy blisko. Plus 430. I atak. No dobra. Jak atak to nie jest źle. Jakkolwiek to nie brzmi. Czy jest szansa, że go zabiję w tę turę?
Szansa jest. Dobra, nice. Zastanawiam się, czy użyć ataku Dark, żeby mieć gwarantowaną turę, czy ryzykować Alamasu, ale Alamasa się opłaciła w tym wypadku. Powinno się udać. Daję Gemma. Nice. Mamuto. No i dobra, to co najważniejsze, co chciałem załatwić, to odkrycie nam mapy. Rage Transcendence, Constant Vigilance, Healer Hospitality, 1 Powering Chill 2. Przynajmniej jedna z tych umiejętności to jest to, że możemy używać Rage'ali innych raz niż nasza domyślna, czyli ludzka. Ale to zaraz zobaczymy dokładnie, co tam jest. Powiem tak, po tym jak ta walka wyglądała, to wiem jedno. Pierwsze co zrobię po niej, to zapiszę. Nie będę ryzykował, okej? Okay? I dobra, World of Shadows. Tak, mam nowe miracle, owszem. I są to, zobaczmy po kolei. Rage Transcendence, do którego brakuje mi 3 chwały. Na Hobino może używać umiejętność magacuchi demonów innych raz. Constant Vigilance to napełnianie odrobinę paską magacuchi na początku każdej walki. Healer Hospitality obniża cenę leczenia o 25%. Empowering, czyli 2, no, w pełni odnawia HP i manę, kiedy dostajemy poziom. No a Light Mastery, no to chyba samo przez się. Innej słowy, nie ma tu absolutnie nic, co bym chciał. Ha, ha, ha. Czy jesteś na 33 albo w okolicach, co bym chciał za to? Ale jeżeli ktoś mnie zapyta, czy bym chciał, to odpowiedział byłoby... Nie wiem. Chciałem powiedzieć, że absolutnie nie, ale w sumie to też nie jest aż taka zła opcja. Ze specjalnych najbliższa jest na 37 dopiero, więc jeszcze chwilę poczekamy. Ja dobra, na razie zostanę z tym, co mam, tylko ogarnę swoje party tak, żeby były odpowiednie demony w środku. Bo tak, kto potrzebuje umiejętności się jeszcze nauczyć? Ty nie, Lilim Speed Draina, Fornaus Mana Springa. Dobra, to na razie zrobimy to... Tak, Forneus. No co, może i ty dostaniesz. Zwłaszcza, że ma Metal Cardże zaraz do nauczenia się. Metal Cardże to przydatna rzecz. Generalnie buffów na poziomie ma jest na tym etapie gry na tyle mało, że powinniśmy się cieszyć, kiedy jakikolwiek dostajemy. Tam jest quest, którego koniec końców nie wziąłem, bo... Wydaje mi się, że ostatnio go wziąłem, ale skończyło się na tym, że po prostu umarłem śmiercią tragiczną i nie wracałem po niego. Co pierwsze idzie pod kategorię Infernal Speech? Memy. Musiałbym sobie przypomnieć, jaka była ta ładna definicja memów. Jednostka informacji kulturowej, coś takiego. Nie dam głowy, że to jest dokładnie to, ale to jest coś, co mi przychodzi do głowy. Ostatnia rzecz się o tym uczyłem szmat czas temu. Tak, idą zniknęła, prawdopodobnie po rozwoju Loki. Memes, Jack. Pytanie, jak mam wejść tutaj na górę? Mam podejrzenia co do tego. Tylko pytanie brzmi tak, czy możemy wejść z tej strony? Wbiegłem w to, kurwa!
Mój EXP! Ej, czekaj, mam pierścionek, holy fuck. Jestem bogiem tej gry. O ile oczywiście będę miał... Zi opowiadasz. Marcy, ja mam jak pestą. Essa? Dalej, kolejny Spyglass. Hama. No z Hamą może być trochę gorzej, tak wam powiem. Ale mam Light Gema, więc... Okej, okay, nie mam Light Gema najwyraźniej. Chuje jebane. No dobrze, rozumiem. I tak nie chciałem dostawać expa ani nagród. To nie jest tak, że cokolwiek takiego chciałem. Coś. Klip, klip. Zwłaszcza, że akurat grimoire są całkiem przydatne w tej grze, więc z chęcią bym miał ich tyle, ile tylko się da. Ale no, to już no, dobrze. A propos dobrze. Wychodzi na to, żeby się tu dostać, trzeba obejść to wszystko dookoła i z góry przyjść. I prawdopodobnie wtedy też przejdzie się tutaj. I tędy jest droga do Lokiego. Wiecie, co to oznacza? Trzeba iść całą drogę dookoła. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Mimi, jaja, ej w sumie. A ty na to odpowiadasz Google'owi, ale ja nie potrzebowałem żadnych jaj, od tego mam kury. Takie jak te, które właśnie mnie tutaj goniły. Skrzynia? Na dole czy na górze? Na dole są... automaty. Czyli skrzynia musi być gdzieś to na górze. Ja jej nie zgarnąłem, czy zgarnąłem? Nie, no nie zgarnąłem. Zawsze mam taki dylemat odnośnie skrzynek, czy ja po prostu ich nie zgarnąłem, bo je przegapiłem, czy nie zgarnąłem ich, bo było w środku coś, czego nie mogłem podnieść. Wtedy ta skrzynia zostaje. Dobra, znakomatami nie chce mi się... Generalnie... Mam jeden taki dobry problem z SMT zawsze. Że jeżeli sobie myślę, że powalczyłbym sobie z czymś, to wiem, że będę musiał na to zużyć manę, a jednocześnie biegnę na questa, gdzie może być mi potrzebna mana. Jest takie... No ale... Ale... Gdzie jest to cholestwo z chwałą? Bo widzę, że gdzieś tutaj mi pokazuje. Aha. I teraz pytanie. Mogę albo pójść... Wydaje mi się, że lepiej będzie, jeżeli pójdę tu, a potem tutaj wrócę, bo jak spadnę na dół, to będę musiał znowu zapieszać dookoła. Tylko pytanie, czy ja tu? Okej, wpadnę. Jest nawet całkiem bezpiecznie. To jeszcze pytanie numer dwa. Czy są tu jakieś nieszczęsne mimany? Bo nie, cały czas mam wrażenie, że jakoś mało ich znajduję i nie wiem, czy po prostu za mało się rozglądam, jestem ślepy. Czy coś pomiędzy? To tak widzę, że dużo rzeczy mnie goni. I to na pewno się nie skończy źle. Zwłaszcza, że mam pierwszy turę. MGW. Nie widzę z tym absolutnie żadnego problemu, Kicuru. Dajesz. Nie mogę użyć King Bufuli przez Fornousa. A mogę użyć zwykłej Bufuli. Haha, mam cię. Mudo tutaj źle zadziała, więc... Na razie pasna. Nie mogę meldować...
Właśnie wydaje mi się, że w Revengeance była ta poprawna definicja memów i to jest ten problem. Daję zajść te tutaj. Nie. Teraz miejmy nadzieję, że mnie nie stermują. Prosiłem. Naprawdę prosiłem! Głupia łajza. Muszę użyć internetowej definicji memu. Wiesz, jeżeli się nad tym zastanowisz, to te internetowe memy też w jakimś tam stopniu korzystają z tej normalnej definicji. Więc to nie do końca jest tak, że to są dwie zupełnie różne rzeczy. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Ale serio, że nie ma tu manów nigdzie? Czuję się oburzony takim obrotem spraw. I sense a demon. Loki. A nawet warkocze. Loki, co robisz z moją waifu? Zostaw ją. Zawsze zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego Loki ma tak niekonsekwentny design? Nawet między grami głównej serii zauważcie, że ten design się różni. W trójce przecież miał ten design stojącego z przepaską. A tutaj ma tego skrzydlatego ze skrzyżowanymi nogami. I zawsze się zastanawiam, o co chodzi. Tak, wszedłem po panią jabłuszko. Okej, czyli możesz się wypuścić, żeby dawała jabłuszka ludziom. Wszyscy wiem, że będziesz żądał kasy. Jestem pewien, że to wcale nie jest tak, że i tak będą mieli tylko najbogatsi. Czy możemy jakoś przykupić Lokiego, żeby do nas dołączył w takim razie? Najgorsze jest to, że Loki w tym momencie dokładnie tłumaczy kapitalizm ludzkości. Cześć, Teriama. Dzień dobry. Au! Nawet nie dał nam żadnej opcji pogadania ze sobą. Tylko po prostu stwierdził, że umrzemy. No dobrze. Czym jesteś, Loki? Ty mi powiedz. Spyglass. Level 36 Tyrant. Pewnie ma jakąś mabufulę. A nie, przepraszam. Właśnie to nie, ma mabufulę. I wszystkie inne żywioły też. Jest podatny hamek, której kompletnie nie mam. Ma też 60 magii. Jeszcze na co ty byłeś podatny? No, tu ci znę. Chyba nie, ale nic co tu je. W takim bezpośrednim party. Mam lepsze pytanie w takim razie, czy mam kogoś na ławce, kto grzeje ławę i chce o coś. Jak Sini ma coś, co działa dobrze, jak ktoś już jest, to co ty? Ty masz Toxic Stinga. Kolci. Z drugiej strony... Właśnie no, też będzie w miarę odporny na... Znaczy nie będzie podatny na ataki Lokiego, to na pewno. Czy ktoś jeszcze u mnie potencjalnie może truć? To jest pytanie. Pisaka też może być ok, bo jest odporna i może przy okazji debuffować. To jeszcze raz, na spokojnie. Ty jesteś niewrażliwy na lód, odporny na Zan, podatny na Hamę i odporny na Mudo. Czyli jakaś połowa demonów, które mam, idzie się jebać w tym momencie, jeżeli chodzi o użyteczność. To jest dokładnie to, co chciałem usłyszeć. Jakie ja mam słabości?
ale będzie rzucane przedmiotów negujących lodowe obrażenia. Ojojoj. Ojojojojoj. W każdym razie coś muszę wykombinować. Raczej będę zmieniał demony pojedyncze jako tako. Więc... Właśnie, na kogo ja chcę cię wymienić? Teoretycznie z demonów, które mają Hamę, będzie u mnie głównie Amenozumę. Chiron opie jest okej w sumie, bo ma i Cautious Chill, i Hamę, i jest odporny na żywioły. Skakuj! I prawdopodobnie Fornousa też będę musiał wymienić przez to, że... Tak naprawdę nie ma jak atakować sensownie Lokiego. Na razie dla bezpieczeństwa sama ta runda pójdzie. Czy mógł być to najwyżej Rakundy, ale mam od tego lepsze demony. Anahita ma Hamon, ale jednocześnie jest podatny na dwa żywioły, których używa Loki. A jednocześnie... Zresztą jest tam ten problem, że demony, które są odporne na lód, tak naprawdę nie są jakieś specjalnie potrzebne, bo wszystkie ambufule będę chciał blokować i tak. Więc dużo lepiej dla mnie będzie, jeżeli będę miał demony, które są odporne na wszystko inne. Agilao... Zastanawiam się, czy może rzeczywiście nie spróbować z tym low. Zaryzykuję, wiecie? Będzie zabawnie. Ebe, Rakunda, Hama. Trochę mało bywa, nie pchaj mnie to. Jeszcze jedna ta runda. I zobaczymy, jak dużo mi zrobi teraz. A, już ma. To było po dwóch talundach. Au! Au! On jest po dwóch talundach! Boję się. Zaczynam się poważnie bać w tym momencie. Kogo mogę tu wstawić w takim razie? Najlepiej kogoś, kto mógłby leczyć, tylko... Mamy na uzumę. Chyba najosłonniejsze, co będę miał. Albo Kurihime. A my na uzumę wejszego może też działać nieco bardziej ofensywnie, więc... Niech będzie ona. No dobra, zobaczmy. Cautious Cheer. Widzę, że ewidentnie potrzebuje tej obrony, okej? Okay? Jacz Hama. Media. Ale szkolci. To jest skill, który by się przydał na początku walki, a nie teraz. Więc jeżeli będę powtarzał walkę, to może rzeczywiście zacznę z low i użyję tego skilla na samym początku walki, jeżeli już. Dobra, przed poison. Zobaczymy, ile mu będzie dawał. Ataki fizyczne nie były, 456, wow. Okej, okay, a my na uzumę nie poszło za długo, pomimo minus 2 i plus 1. Więc naprawdę zaczną się niepokoić o tę walkę. Wskakuj. Dobra, dawaj. Zdebuffujemy go w Diabli i niech on się martwi o rzeczy. Ty weź ulecz może protagonistę, bo i tak atakować te za mocno nie zaatakujesz. Adamasa? Coś tam zadaje, nie jakoś specjalnie dużo, ale zawsze coś.
na litość boską. Cześć, oszukanek. Przynajmniej ten poison dużo robi. Teraz jak tam patrzę. Aba, chyba Kikurihime skoczy w takim razie. Dawaj, Hame, trzeba mu zdawać obrażenia. Ty weź rzuć te rundy, nie... Medie. Trucizna jeszcze się utrzymuje, więc mogę pasnąć. Ty możesz rzucić Aramasę. Niestety bez kryta. A ty odnów sobie many trochę. Manaj potrzebował na Cautious Chill. A tak. Mam nadzieję, że zacznie zbierać magasuchi mnie szybko. Bo to jest dla mnie darmowa tura, jeżeli nie zapomniałem kupić tych barier od lodu. Podkreślałem, że jeżeli nie zapomniałem, co nie jest aż takie oczywiste. Dobra, Cautious Cheer. Ty masz tę rundę, więc tę rundę. Zaraz się okaże, że ich nie ma, albo mam jedną i będzie mi bardzo przykro. Mam trzy. Pierdzia, jest tą obufulą. Essa. No i dobra. Żyjemy, jest okej. Okay. On powinien być teraz na... Tak, cały czas ma debuffy, takie jak trzeba. Ty niestety nie masz... czy pasuje się medie? Chyba nie. Bardziej mi się płaci strzelić go za Jillao. Będę liczył, że logo tu jest znowu. Nie tym razem niestety. To może Seal chociaż wejdzie. No niestety. Confuse to nie jest to, na czym mi zależało. Au! Wow! Aż te demony mi umierają, holy fuck. Teraz napadę zacznę szukać czegoś, co kompletnie nie ma żadnych słabości. Na przykład pisaka. Jednocześnie potrzebuję czegoś, co będzie mnie leczyć. A nie jestem pewien, czy coś ci znajdę w tej chwili. TBH? No dobra, z braku laku niech będzie i pisarka na razie. Ty używasz Cautious Cheer. Jak tam jego debuffy, ty mi powiedz, kończą się. To będzie debuff do ataku. To jest pasuje, żeby protagonista mógł użyć rakundy. Mam nadzieję, że Shironów to przeżyje, bo to jest najgorsze, co możesz mi teraz spotkać. Podać mi cię protagonistę oczywiście. Nice, bardzo nice. Dobra. Sytuacja nie wygląda źle na chwilę obecną, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Tam Confusion mi też trochę zbyt ryzykowne. Zróbmy tak. Ty go z Shalhamą. Ty możesz użyć tego na protagoniście. Loa, mam nadzieję, że tym razem otruje.
Nie. Znów nie. To jest trochę niefaltowne. Bez kryta. No dobra. To nie jest źle. Kulimpa jest bardzo zła. Amrita soda plus. Proszę niech wejdzie, proszę niech wejdzie. Kurwa. Kończą mi się buffy, więc muszę je przedłużyć. Muszę użyć Amrity na protagoniście. I dobrze by było przedłużyć debuffy za pomocą Lasers of East. No dobra, teraz Chironu. A nie wiesz, mogę wyleczyć Chironupa. Mam jakąś somę może? Nie mam somę, szkoda. Liczę na to, że będę miał somę, żeby potencjalnie wyleczyć jednocześnie HP-ki i manę Chironupowi, ale chyba mi to nie grozi. Dobra, zróbmy tak. Au. Au. Niedobrze. Chciałoby się rzec. Debuffy są wmaksowane. Kody, mam trochę nie falta, jeżeli chodzi o nakładanie tego poisona. Aczkolwiek podejrzewam, że tego potrzebowałbym dedykowanego demona z poisonem. Buffów obecnie przedłużać nie muszę, ale będę musiał się leczyć zaraz. Znów bez kryta. Niedobrze. Czeka do siebie. Stać mi na dwa kosze z chili, nieźle. Dobra. To ty wylecz w takim razie Loe. Na Pisace mi aż tak nie zależy. Pisaka to jest demon, który najbardziej może umrzeć ze wszystkich, które teraz ma, więc... Kurwa, znowu nie wszedł poison. Jezu. Czy ja bagam aż tak dużo z tym poisonem? Powiedzcie mi. Wow. Naprawdę nie wiem, co teraz powiedzieć. Się jakoś specjalnie nie przyda. Niech będzie, wskakuj. Chyba to jest to. Defang Breaker. O, kryt, nice. Chociaż raz kryty są po mojej stronie. A to jest tak i chcę Rakundę. Au. Tylko czekam, aż protagonista sam siebie jebnie. Tak to bycha. O, wow, wyleczył się. Jestem zdumiony. Taki ma nie inny obrotem spraw. Badów nie, niestety. YOLO? No to, żebym kurwa zrobił YOLO. Chłopie, nie chcesz może zebrać magacuki? Chyba nie chcę. Skurwysyn. No dobra, dawaj.
bez kryta. Kaszę, sir. Fangbreaker. Pas i rakunda. O! To było miłe z jego strony. Ale więcej, to było bardzo miłe z jego strony. Nie rakunda. Ale masa. No! Kryt wreszcie wszedł, jezu. Trochę musiałem czekać. Wersej manę to jest na kosze z chillem, więc nieźle. Ale myślę, że to dobry moment, żebym mógł się tak w miarę bezpiecznie wyleczyć. Przynajmniej tak na papierze wygląda. A może tak zrobić? Podatny! Przysięgam! Skurwysyn. No, jedu, wreszcie. Dobra, czyli teraz mogę na niego spokojnie nałożyć debuffę, w następnej turze zrobić omagatoki. Znaczy, powiedziałem, że mogę bezpiecznie to zrobić, ale jeżeli pisaka nie trafi, to ta walka właśnie się kończy. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Okej, trafił. To jest drugi Ice Dampner. Myślałem, że więcej ich zużyłem tej płady. Dobra. Easy. Czy ktoś u mnie ma jakieś inne omagatoki, których mogę użyć? Chyba nie. Ty masz Twilight Wave, który pozwala na sleepa. Ty masz hit, ale hit nie jest czymś, na czym mi zależy. No well. Próbujemy. Zobaczymy, ile wejdzie. Mam nadzieję, że dużo. Buffować, debuffować się w tej turze nie potrzebuję, więc tak naprawdę mogę rzucać wszystko, co mam w niego. Pytanie, ile z tego mi wyjdzie. Nice. No! Udało się. Jakim cudem, ale się udało. Widzicie? Tak się kończy bycie pazernym na kasę. Nie bądźcie pazerni na kasę. Loki częstuje mnie złotym jabłkiem. Czy chcemy zjeść to jabłko? Wezmę to jabłko. I go nie zjem. To źle? No chyba nie jest źle. Idą chcę podziękować osobiście. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Ale z wielką chęcią skorzystam ze wspomnianych podziękowań. Cześć, Sevik. Uh,
Pozwolę sobie tylko bardzo, ale to bardzo szybko napalić swoją drużynę. Czy miała być ona? Hot jest Big On, tak, Hot jest Big On od samego początku. To było dosłownie pierwsze, co postanowiłem zrobić i o dziwo mi się udało za pierwszym razem. Uwierz mi, dziwi mnie to równie mocno, co w wszystkich innych widzów. A, wiedziałem, że o czymś zapomnę. Pamiętacie, jak mówiłem, że najpierw pójdę do Lokiego, żeby potem uspokoić i cofnąć się pochwałę? Tak, zapomniałem. Zresztą, nie oszukujmy się, są priorytety. Trzeba iść do waifu. Nie ukrywam, że z Loki męczyłem się dużo bardziej. Obwiniam to, że ma wszystkie cztery żywioły. Standardowe. Tak, ja też się cieszę. Co? Zabij mnie 4-5 razy? Nie. W SMT? Nie. Cześć, Petku. Chcesz mi pomóc, ale... Okej. Z chęcią to zrobię. Przy najbliższej możliwej okazji. Tylko będę musiał znaleźć jak się ufuzjowało. Jak się podobał dzisiejszy Indie World? Przyznam się bez bicia, nie oglądałem. Więc kompletnie nie wiem, co się działo. Znaczy, poza tym, że domyślam się, że nie było Sixonga. Ale to chyba wydaje się dość oczywiste. I Don jest na 42. Faa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 a
i Padwati chyba? Wygląda jak Padwati. Z tego chłopa na pewno widziałem, że mam dosłuzjowanie. I Padwati też, ale dopiero za poziom. Ale skoro mamy dosłuzjowanie. Pośmiesznie z kumpla, który przedewkował Silkson Copium. Ja nie wiem, czemu ludzie jeszcze to robią sobie. Naprawdę. Absolutnie nie rozumiem. Przecież to jest w pewnym momencie takie oczywiste, że nie, nie będzie Silksonga, a ludzie wciąż... Silksong? Ktoś powiedział Silksong? Tak, ten demon jest do mojego Lakingu. Ktoś powiedział lampa? Co? Co to jest lampa? Pierwsze słyszę. Chcę ma tę rundę. Chcę ma tę rundę? No, man. No dobra. Komaty raczej nie chcę sfuzjować ogólnie. Teraz jest 25 stopni, boję się czerwca. Z tego co widziałem, to na dniach znowu ma być chłodniej, więc żeby było zabawniej, u mnie pokazuje, że jest 26. Gdzie w Gdańsku zazwyczaj Google to shirt, underbone shirt i jazda. Ja mniej więcej kojarzę, gdzie były. Znaczy, ja zawsze mam w ten sposób, że jeżeli jestem w jakiejś lokacji, to wiem, czy tam jest szal, czy nie, o tak powiem. Ale tak, żeby z głowy wymienić, gdzie wszystkie są, to miałbym problem. O, w ten sposób. Powiem szczerze, że niektóre pozapominałem. Znaczy, ja na pewno też o jakiś pozapominałem, tak? I w to nawet nie wątpię. Po DS3 idę robić DS2. Ja sobie zawsze mówię, że muszę przejść tak fajnie, legitnie całe DS2 z DLC-kami. Tylko naprawdę nie wiem, kiedy ja na to czas znajdę.
Bo teraz to ja z kolei jestem tym człowiekiem, który na nic nie ma czasu. Udaje się przekonać bazy. Mam pełne sloty? Nie mam pełnych slotów? Nie, mam jednego danego slota, może mi się uda. Tego to ja bym się bał tykać. Chcesz pieniądze? Każdy demon chce pieniądze. El, to poszło nieprzyzwoicie łatwo. Wspominałem, że w takich sytuacjach zawsze się niepokoję, że coś pójdzie nie tak. Ale tutaj mam całą zgraję moich ulubionych jeźdźców. Chcę się generalnie wrócić po tą chwałę, którą ostatnio tak bardzo mądrze zostawiłem, bo przecież na pewno jeszcze po nią wrócę. Tak, jeszcze najlepiej to w ogóle bez teleportowania się. Ale dobra. Jesteśmy na odrobinę za niskim poziomie, mam wrażenie, więc wypadałoby jednak powalczyć. Nie mam miejsca na rekrutowanie demonów. Nie rób tego, idioto. Ono ma dużo HP. Niepokoi mnie to. Tak samo jak jestem... Okej, nie jestem pewien, że to będzie dobry pomysł. Jestem pewien, że to będzie ewidentnie dobry pomysł. Holy fuck. To mi zada pół obrażenia na tę pierwszą obszarówkę. Albo po prostu uniknął. To jest też opcja. Wow! Ta linia złożyła się strasznie okropnie. Nie mogę! To nawet nie jest tak, że ta nekomata miała jakiś wyższy poziom czy coś. Czy ja słyszałem, że ogólnie motywy walki w SMT 5 są dojebane? Zgadzam się. Dobra, wskakuj, będzie fajnie. Ciężko mi wskazać motyw walki w SMT 5, którego nie lubię tak TBH. Chyba to mogło pójść lepiej. A nie jest też tego specjalnie tragicznie. Najlepszego motywu chyba jeszcze nie było. Zależy, który masz na myśli jako najlepszy. Nie, na pewno trafię. Okej, trafiłem, wow. Przeciwnicy w tej grze tyle muszą zadawać. Chyba przy następnym bossie... Wydaje mi się, że... ten taklopotwór nie ma jakiegoś własnego motywu. Ale może się mylę. Wydaje mi się, że to jest standardowy boss fight. A nie kojarzę też, że było jeszcze cokolwiek pomiędzy tym miejscem, w którym teraz jesteśmy, a tym taką potworem. Jezu! Co jest z tego dzisiaj nie tak? Jebana, ale komato.
albo raczej Neko Shmato. Nie no, muszę trafić. Okej, trafiłem. To zaraz patrzcie, jak się nie trafia. O, wow. Widzicie, muszę chyba częściej mówić, że nie trafię. Jezu, ale czemu ten ekomaty mnie tak dużo jak pojebane? Jezu Chryste. Dobra, chcę się pozbyć makarzemy. O, heavy blow, już biorę, o. Mieliśmy już esencję Kaino Hime. To teraz chciałbym wrzucić do party. A raz ja przecież ten. Przecież to ona skrasza demonem jest walkami. Kompletnie o tej części zapominam. Anyway. Tutaj parę limek sobie lata. Czy da radę je zajeść od tyłu? Kocie dziewczynki są OP. To musiało paść z Polaka. Jeszcze brakuje, żeby pojawiały się jakieś trapy albo coś. To już w ogóle. Ja mam po prostu robię prequel czwartku. Dobra, Fornaus właśnie wysadł się prawie z całej many. To... co ja mojego jeszcze mam? On się nauczył już takich umiejętności. Od czego zależy użyteczność demona w swoim party? Czy możesz się jeszcze czegoś nauczyć? Nie? Żegnam. Ale żegnam. Okej, trafiłem. Marszy. Pajdżaki. Może się uda 35 wbić na tej walce. A bo i nie uda się wbić jakiegokolwiek poziomu, bo umrę. To też jest opcja. I ho, skurwy syny. I kurwa ho. Zaczynam podejrzewać, że Adamasa ma mniejszą szansę na trafienie z jakiegoś powodu, ale jednocześnie na bossów wchodzi praktycznie zawsze, więc nie wiem. Moje RNG dzisiaj jest bardzo... dziwne. Ja nawet nie spojrzę. Bąk. Najgorsze jest to, że ja doskonale wiem, że na nadchodzącego bossa chciałbym mieć przynajmniej jedną ważną umiejętność. Tylko zobaczymy, czy będzie mi dane ją zebrać do tego czasu, czy nie. Znaczy, umiejętność. Może nawet nie tyle umiejętność, co ogólnie demony jako tako. A gdzie jest ta chwała? Tutaj. Tutaj są maszynki. No dobra. Station Machine? Czym to jest? Bo nie kojarzę, że on się spotkał wcześniej.
Znaczy, z nazwy mogę się domyślać, do czego może służyć, ale i tak jako tako, jako że nie znam, to z chęcią usłyszę jako tako właściwie, czym to jest. No, widzę kolejnego questa, jeszcze zagadnięcia. Więc nie omieszkam z tego skorzystać. A najpierw się upewnię, czy mogę coś sfuzjować. Znaczy, w tym piątym już coś mogło być. Co mi nowego pokazujesz w tych specjalnych fuzjach? A, hydra. Nie martwcie się, na 53 będzie bezużyteczna. Ale jest! Wracając, czy jest coś na moim obecnym poziomie? Parvati jest, racja. I Hariti. Z czego Parvati, z tego co widzę, nie mogę sfuzjować bez kompendium? Niedobrze. A z kompendium, jak dużo kosztuje? Za dużo. Chyba, że Lilim z Zenem sfuzjować. Albo Anahita. Nie, dobra, Aquans kosztuje za dużo. Znaczy, z Aquansem zawsze jest o tyle śmieszna sytuacja, że przyzwanie go z kompendium kosztuje miliardy, ale sfuzjowanie go kosztuje dużo mniej. To jest taki zawsze głupi myk, którego gra nie bierze pod uwagę, że gracz może się zrobić. Najefektywniejsze kosztowo byłoby chyba sfuzjowanie tych dwóch demonów, przy czym Spirit Drain. Whatever. Taki bardzo whatever. Zionga, Mazionga, Resistark. Hej, Resistark się zawsze przyda. Dobra, to będę miał już cały zestaw do Idun. Tylko potrzebuję jeszcze parę poziomów, ale to inna sprawa. Heal Pleroma to jest coś, na co nie będę narzekał. Wywalam tę rundę. Ogólnie Heal Pleroma z Ball of Hygieia to bardzo ciekawe połączenie. Biorąc pod uwagę, że Ball of Hygieia sprawia, że możemy się wleczyć ponad maksymalne HP-ki, z tego co pamiętam. A Heal Pleroma ma zwiększa moc naszego leczenia, więc w sumie daje to bardzo przyjemne rezultaty. Hariti ma specjalność w Mudo. Czy mam coś, co ma Mudo i opasałoby się sfuzjować? Nie wiedzę, żebym coś takiego miał, więc chyba się powstrzymam. Setanta? Dobra. Nie chcę fuzjować rzeczy, które wymagają kompendium obecnie, bo mnie nie stać. Chyba, że o czymś zapomina i po prostu nie sprzedałem jakiegoś miliarda pieniędzy, które mam obecnie w portfelu. Sprzedałem czy nie sprzedałem, Gustaw? Nie aż tak dużo, niestety. Zwłaszcza, że muszę odkupić potem te Eisenpnery. Need 20 tysięcy to też nie jest jakoś super dużo. Znasz te dziwne uczucie, kiedy wydawało się, że jest 18 i orientuje się, że o 18 godzinie po czasie. Tak to jest, jak Simy zazwyczaj są albo o 17 albo o 19, więc jak nie ma o 17, to na pewno będzie o 19, prawda? 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 Anyway. Jako, że nie zwiedziliśmy jeszcze całego regionu, to pójdziemy tam, gdzie nas jeszcze do tej pory nie było. Czyli mniej więcej w prawdolny róg. Jako, że wiem też, że jestem obecnie nieco za słaby, żeby udać się już do bossa jako tako, to podejrzewam, że po drodze sobie nieco powalczymy. Nawet jeżeli niekoniecznie zamierzenie. Na pewno mnie nie zabiją. Nie będą mnie unikać. Tada! O mój Boże. Ech.
Nie wiem, co powiedzieć w tym momencie. Potencjalnie mógłbym z tego wyjść. Ale nie chcę zgrywać. Zwłaszcza po ten Magatoki. Gdybym nie poszło Magatoki, to jeszcze bym się mógł zastanawiać, a tak to... Nope. Znaczy no na razie robię głównie te rzeczy, które tutaj jeszcze są do porobienia, tak? Bo tak naprawdę, żeby istwa było do przodu, to musielibyśmy już lecieć do tego, do bossa. Ale wydaje mi się, że nie jestem po prostu na niego w tej chwili gotowy. Więc pochodzę sobie, pozwiedzam, pobiję. Takie tam. Kula tutaj mi się nie przyda. Nie wiem, czemu zawsze jak widzę Forneusy, sobie myślę, że tak, na pewno muszę być podatny na ogień. Nie przychodzi mi do głowy, że mogłoby być podatny na cokolwiek innego. O nie, Marakunda. Gdyby on jeszcze przeżył do swojej następnej tury, żeby opowiedzieć coś o tej Marakundzie. To pewnie zacząłbym się martwić. A tak to teraz spudłuję dwa razy i mnie zabije. One nie były na zje podatne zawsze. Właśnie... Nie jestem pewien, powiem szczerze. Mam ochotę powiedzieć, że nie. Wysyny te trzy były podatne na zje. Ale mogę też się mylić. Nie mogę. Zaczyna się zdać, że komaty po prostu nie mają jakiegoś skilla, który sprawia, że więcej unikają. Tu jest jakaś skrzynka, którą z chęcią przygarnę. Esencja Baphometa. Esencje esencjami. Ale gdzie do jasnej cholery są wszystkie many w tej grze? To się źle skończy. Oni mają 5 turę i rzucą na mnie dwa z Marakundę i zabiją. Albo i nie. Ale na Marakundę wciąż mają szansę. Esencja Mahometa. Lepiej się wstrzymać takimi słowami, żeby zaraz nie przyszli muzułmanie. Za obrażanie proroka. Takie kryty, co ja lubię. To jest dzik. Chciałbym, żeby przeciwnicy przestali unikać. Czy wymagam aż tak wiele? Bo czasem mam wrażenie, że tak. Albo walka w turę. Jest okej. Okay. Esencja Farnousa. Tutaj jakiś duży demon. Chyba wiem nawet, jaki to duży demon. Najwięcej będzie to duży demon, z którym obecnie nie mam za bardzo szans się mierzyć. Kawaleria znów na mnie jedzie. Kto ta husaria, która jedzie mnie dojechać? Zaszkolowanie narodu polskiego. Dwa grimoire. Jest tu skrzynka. O którą chcę iść. Tak, chcę po nią iść.
Zwłaszcza, że gdzieś tu też w okolicy widzę, że jest chwała, tylko nie wiem, czy tędy po nią przejdę. Zaraz się okaże, czy SMT 5 wciąż jest najtrudniejszą platformówką, w jaką gram, czy nie. Czy da się tak skoczyć? Chyba nie. Może? Nie. Tak się zdecydowanie nie da skoczyć. Już miałem cichą nadzieję. Nie, nie jest to żaden sequence breaking, ani nic takiego, żeby nie było, po prostu... Jedyne, czego mógłbym minąć, to biegania dookoła, tak naprawdę. Możemy sobie o tutaj wejść na górę. A tu są Black Ooze. Bazyliszki nieszczęsne. Więcej Black Ooze'ów. Nie jestem pewien, czy Black Ooze'y nie były jakoś dziwnie z odpornościami. W sensie, czy nie miały jakichś dziwnych odporności, to miałem na myśli. Zaraz się przekonamy, I guess. Black Ooze'y taki czarny jak Ooze. Bardziej bym powiedział, że taki slime, którego wrzucono gdzieś do kotła z smołu albo coś. Proszę! Dajcie mi trafiać! O Jezu, proszę. O wow. Jeszcze zaczynamy magasłuki zbierać. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Tej dwójki powinienem się pozbyć. Teraz mieć tylko nadzieję, że jego zabiję. Nice. Poison na szczęście nie dostaje w tej grze po walce. To jest duży pozytyw. Anyway. Gdzieś tu powinna być skrzynka. I nie jestem pewien, jak się do niej dostać. Bo ona nie jest tu na górze. Nie, ona nie jest tu na górze, więc... Logika nakazywałaby, że będzie na dole. I tym razem, ten jeden, jedyny raz wyjątkowo logika nie robi ze mnie kurwy. Ani ja nie robię kurwy z logiki. Mam też tutaj wielkiego oponenta, z którym nie chcę się w tej chwili bić. Bo jest jakieś 10 poziomów za wysoko przynajmniej. Więc idę po skrzynkę tylko. A propos rzeczy. Jak się dostać do tej chwały? Poza tym, że muszę z powrotem wejść na górę. Tędy... Tutaj się gdzieś da w lewo odbić? Chyba. O, tu w lewo, bo wcześniej w prawo odbijałem, więc ma to sens. Jest tu setanta. Na którego mam kompletnie wywalone. Bo wszedłem tu po hałwę. Hałwunie. Powiem więcej, nie mogę spaść w dół, co oznacza, że zaraz ten setanta będzie się dobierał do mojej dupy. Albo i nie. Proszę nie kwestionować tego, co się tu właśnie wydarzyło. Ja też nie wiem, więc nie pytajcie. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, czy wyszło mi to na dobę, to powiem, że z całą pewnością. I nie będę absolutnie smutny z takiego, ani innego obrotu spraw. Szynki są tu na dole. Chcę je. To spadł na samym początku streama, za pierwszym razem tak naprawdę. Esencja na hity, esencja ogromnego typu 5. Miman! I Amnita Shower. Sześć chwały.
W sumie 223. Dobra, to teraz jeżeli chodzi o mapę, to... Nie mamy jeszcze zwiedzonego tego fragmentu, w tym kawałka, gdzie dają questa, więc na pewno będę chciał się tam jeszcze udać. Wydaje mi się, że tędy się wchodziło. W tą część mapy akurat. Na to by wyglądało, co tutaj jest w ogóle. Bilimki. Zawsze mnie skawiła ta część, w której przeciwnicy nie alertują siebie nawzajem, że tak powiem. W sensie, że jeżeli jeden nas wykryje, to reszta wciąż może być niedoalertowana. Nie będę absolutnie narzekał, bo jest to graczowi na rękę, ale zawsze tak trochę dziwnie wygląda. Ja przemilczę to, co się dzisiaj dzieje. Naprawdę. Czuję się, jakbym grał z jakimiś 3 sekundami nałożonymi cały czas. Nie mogę. Ta gra leci sobie ze mną w chuja. Tyle wam powiem. Przynajmniej jeżeli chodzi o trafianie. To nie ma prawa tak rzadko trafiać. Tak wam powiem. Jest to matematycznie mało prawdopodobne. Nie powiem, że niemożliwe, bo matematycznie to jest zawsze możliwe. Tak długo jak szanse nie są dosłownie zerowe. Ale no... Come on. To, co za szans, nie oznacza, że nie jest niemożliwe. I mean... Z definicji zerowe szanse oznaczałoby, że prawdopodobieństwo wynosi 0. Chyba, że mówimy w tej chwili o czymś nieco innym. Nie jest Janusz, sprzedajesz mi mapę Mimanów, prawda? 10 tysięcy marki. Ech. Dla każdej liczby możesz prawdopodobieństwo zera na wylosowanie, jak ktoś wypadnie. Niby tak. Jak dużo Mimanów pominąłem do tej pory? I czemu za dużo? Holy fuck. Za dużo to mało powiedziane. Dobra, kto tu jest i czego ode mnie chce? Inkubus. Potrzebujesz pomocnej dłoni. Kompletnie się zakochał, dziewczyna moich snów i w ogóle, powiecie, hehe, inkubus nawiedza dziewczyny w snach, hehe. Mam dostarczyć twój list, no spoko. Silki wiosę w różek, ale daleko nie ma.
A jeszcze przeteleporty w mieście i w ogóle. Dobra, gdzie jest ta Silki nieszczęsna? Jak już to jestem, to przekaję zgadnę tej many, które tu są w okolicy, o ile akurat będą w okolicy. Silki powinna być tu, według mapy. Ej, Silki, słuchaj, podkopuje się w tobie inkubus. Niestety wróżki, podobnie jak Loki, bardzo biznesowo myślą w sprawie. Więc Inkubus najpierw musi załatwić sobie wystarczający majątek, żeby któraś wróżka chciała za niego wyjść. No nic, trzeba będzie mu przekazać wesołą nowinę. Jestem pewien, że bardzo się ucieszy. It's all about the money. All about the dum dum da da dum dum. Tędy będzie najszybciej. Na papierze. O mój Boże, aż całą tę drogę. Jezu. Przydałby się jakiś zapis po drodze, do którego można by się było teleportować. Z drugiej strony powinien dzięki temu znaleźć przy okazji Mimana, który gdzieś tu niby się czai. Tylko pytanie, czy on nie jest to na górze. Najprawdopodobniej jest tu na górze. Tak. Pontiff, taka dobra walka. Nie to co te wszystkie walki w Elden Ringu, co nie? Ej, nie wiem, ja ogólnie dużo bardziej cenię sobie boss design z Dark Soulsów, których nic z Lendinga. O ile samą grę rzeczywiście dużo lepiej mi się gra w tego, w Eldena. Jako tako, tak ogólnie jako całość, tak? Tak. Bossów wydaje mi się, że mimo wszystko dużo bardziej wolę z Soulsów. Sześćdziesiąty Miman. Ciekawe, jak zareaguje Inkubus na bardzo wesołą nowinę. Myślisz, że będzie chciał zabić Silki za to, że jest materialistyczną suką? Czy pochwali ją za to, że myśli o ważnych rzeczach? Sera Kilo? Ja jakoś wciąż nie mogę się przemóc ani do Skira, ani do Bloodborne'a. Nie wiem, jakoś to nie do końca ten system walki dla mnie. Trzy grimoire. Trochę expa. Pięć smaki. Jasne. I dostaliśmy też Magic Incense za nasze 5000. Oho. Oho. Kolega idzie obstawiać wyścigi. Kiedy ostatnia to się źle skończyło? Dobra, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rzeczy, które nie są mimanami, to już będzie rzeczywiście wszystko. A to może oznaczać jedną rzecz. Powinienem iść się użalać z bossem. Boję się iść użalać z bossem. Ale chyba nie mam wielkiego wyboru. Chyba, że zostanę i będę tu grindował jak pojebany. Ale to nie jest coś, na czym mi jakoś specjalnie zależy.
Mi mamy pokazywane, co teraz na mapie. Nie, wykupiłem od tego latającego liska za 10 tysięcy maki ich położenie. Właśnie, miałem sprawdzić tą nieszczęsną esencję Ogamiego piątki. Co ty masz? Cannabivel. Mniejsze obrażenia przyjmowane przez sojuszników do następnej tury. To brzmi jak coś, co mógłbym chcieć. Potencjalnie. A z drugiej strony, nie. Zastanawiam się, czy jest coś jeszcze potencjalnie, co mógłbym chcieć jako tako. Ale nie widzę za bardzo. Nie znalazł się chyba... wstrzymam. Co za to? Chcę to poznać jakieś nowe cuda. Nie te od kasy, nie wiem, Powering Cheera. Evangelizonu jeszcze nie potrzebuję. Jest to Physical Mastery, nie? Wszystko w temacie. Ace Transcendence. Przydać będzie, później się przyda. Która z tych umiejętności mi się przyda? Chyba nie. Znaczy wiem, żeby się któraś na pewno przydała, ale to nie jest tak, że jakoś specjalnie mi na tym zależy. O, w ten sposób. Czy mogę sfuzjować coś, co ma hamę? To jest bardzo ważne pytanie na ten moment. Gdyby tylko istniał jakiś demon, który ma hamę. Gdyby tylko istniał jakiś demon, który ma hamę. Udaję, że nie widziałem tego. Czy mogę dalej udawać, że go nie widziałem? Czy mogę wciąż udawać, że go nie widziałem? Chyba nie. Tak. Crazy Slide to jest dokładnie to, czego teraz potrzebuję. Najgorsze jest to, że tak naprawdę potrzebuję czegoś, co będzie miał też Mahamę. Chyba. Chociaż... A co jeżeli? Coś takiego. Znaczy i tak coś mam wrażenie, żeby przeszło na light pleromy. Bo tak, co jeszcze potencjalnie mógłbym sfuzjować, co może mieć w miarę sonu hamę u mnie. A pierwsze co mi przychodzi do głowy to nieszczęsny principality, tylko... Raz, że to mnie wykosztuje. A dwa, że nie wiem, czy mi się jakoś sensownie opłaca. Teoretycznie ma hamę, on nie ma hamę, czyli dokładnie to, czego potrzebuję. Wiecie, opcja numer 3 jest taka, że na razie po prostu sobie przypomnę, z czym dokładnie się jej tamtą walkę i dlaczego były z nią takie problemy. Bo jedyne, czego pamiętam, to, że potrzebuje dużej ilości nas przedmiotów, które z... albo obszarówek, albo ogólnie przedmiotów, które zdają obszarowe obrażenia. Coś sprzedać? Nie. Nagrody z imionu dopiero dostałem. Tak, to na pewno chciałem. I chyba to chciałem. Coś mi tak świta. Ale mam dużo kasy, holy fuck. Co ja z nią zrobię?
Nie wiem. Anyway. Strategizując, przezwyciężysz różnicę poziomów. Jakby to powiedział klasyk, podoba mi się twoje poczucie humoru, przyjacielu. Tyle mi manów do złapania. Co nie? A tu jeszcze jakiś quest na mnie czeka. Zerknę, kto to jest i czego chce. Tylko gdzie jest... osoba, która chce ode mnie tego... questa, żebym pomógł. Tak gdzieś na górze? No to wygląda. Jest tu też Miman. That's what you're. Pytanie, jak się tam dostać? Z której strony? Nie dookoła, co? Na to by wyglądało. Czy to jest... O mój Boże, tu jest osoba, która myślałem, że tu jest. Demeter, ty sukwo pierdolona. Pamiętam wbicie mi noża w plecy, nie zapomnę tego nigdy. Tak, jestem na Hobino, wiem gdzie jest ten nozu, pojawił się tam tyran, który się iść na szczycie góry. I żąda ofiary od słabych. Chcemy go sprawę zabić? Harvest time! Harvest? Harvest? Nie ukrywam. Nie chce mi się pomagać Demeter. Pamiętajcie, im dłużej możemy odkładać pomaganie Demeter, tym lepiej. Anyway, tym razem już nie powinien zostać na drodze nasz wspaniały kolega i przyjaciel Ryuji. Więc powinniśmy być w stanie móc normalnie przejść tam, gdzie wcześniej nas zablokował. Przede wszystkim to chciałbym dostać tamtą nieszczęsną chałupę, która tam leży. A żeby się do niej dostać, wydaje mi się, że muszę przejść tędy. Czy mogę się z wami nie bić? Wiedziałem, że mogę się z wami nie bić. Chwała! Tyle byłem pewien, że wpadnę w tę walkę, przez to, że mi się zesplanował na twarz. Nawet by mnie to absolutnie nie zdziwiło, to BH. Ani odrobinę. Tak wiecie, zero zdziwienia. Dosłownie zero. Miman siedzi pewnie za pociągiem, prawda? Yep. Sześć chałuby. Nie omieszkam wykorzystać ten punkt zapisu, który tu jest. Bo znając siebie, to będziemy tu wracać jeszcze przynajmniej parokrotnie. Anyway, wypadałoby też przygotować nieco lepiej chyba ekipę, mam wrażenie. Coś ten desej? Właśnie za cholerę nie pamiętam w tej chwili tak dokładnie nadchodzącej walki, więc będziemy musieli ją robić trochę... Nie powiem, że na żywca, ale wiecie o co chodzi. Young man, I'm detecting what appears to be a single human life ahead. However, I sense a powerful demon as well. It's almost certainly Lamu.
I advise that we proceed with caution. No, to nie jest tak, że mamy wielki wybór. Albo pomożemy Sachowi. Albo zostajemy przeduchani przez maskowego demona. A dzisiaj nawet nie jest czwartek. Prepared how? Wait. What do you mean become one with you? We shall ascend to become a being known as a Nahobino, regaining our missing halves and existing once more as our true self. What true self? When we are reunited, every last trouble in your mind will be gone. There you are! Give us Sahori! An absurd idea. It's only natural for me to reunite with my other half. Natural? Sahori, don't listen to him! Let's go home! No, to już chyba za późno. But Lamu's attention is fixed on his target. We may be able to catch him off guard. Zabić go. Zamordować. Uff. Powiedzmy, że trochę nam oszczędzono widoków. Dobra, jak to szło? A, tak, tak to szło. Przynajmniej tyle dobrze. Mówiłem, że planuję to robić na żywca, ale nie aż na tyle na żywca, żeby go nie spyglasować. Ma jedyne trzy poziomy przewagi, nie jest źle. Jego maski są podatne na zany i na hamę, czyli mniej więcej takich pamiętałem. A to oznacza tylko jedno. Wiecie, co to oznacza? Zaspamować każdą z nich, a nie czekajcie. Tych masek jest... Cześć. Powiedzmy, że nie używanie tej obszarówek to masochizm. I powód, dla którego kupiłem odzaj obu szardów. Tylko pytanie za 100 punktów. Ja dam radę to tak ogarnąć. To właśnie nie szkodzi. Powiem więcej, wydaje mi się, że używanie szardów będzie tutaj efektywniejsze niż cokolwiek innego. Dlatego King Frost jeszcze rzuci King Buffula, żeby im obronę obniżyć. I pozostaje nam liczyć, że akurat... Ajajaj. Aja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 j
Ech, jak to mówią, ech. Spokojnie, wiem co robię. Teraz inne kłamstwa, które będę wam wmawiał. Okej, okay, czyli z ważnych rzeczy muszę pamiętać, żeby zmienić esencję na jakąś, która
Dobrze sobie radzi na loot i najlepiej, jeżeli jednocześnie na mudo. World of Shadows. Welcome to the world. Pozja esencji. Daj esencję. Jakoś kraj jest odporna na loot i na mudo? To nie jest odporna na loot i mudo. To jest idealna esencja. Dawaj te pyszne affinities. Spójrzcie tylko. How is this? Drainuje lód. I jestem niewrażliwy na mudo. Jak się nie cieszyć czegoś takiego? Parvati też jest dobra. Kingcross jest okropny. Quesa Coat jest ok. Zastanawiam się, czy ktoś jeszcze by się jakoś sensownie nadał z tych demonów, które mam? Tak bardziej niż to, co mam obecnie? Bo tak, on był podatny na Zan i Hamę. A jednocześnie nie mam za bardzo demonów, które mają jakieś Mazanmy czy coś ten deseń. Ani Mahamy. No well. Mam za to inny plan. Pewien. To ja właśnie nawróciłem. Jeszcze jedną rzecz muszę zmienić. Dobra, podejście numer dwa i z pewnością w nie ostatnie. Bo generalnie moja złota zasada jest taka, że bardzo seruję w część tej walki. Czy mogę skipnąć? Część mogę. Niestety można skipnąć mniej więcej tylko do momentu wyboru. A jak już mówiłem, we take down Lamu. Plus możemy skipnąć tylko do ostatniego dialogu. Tylko czekam, aż tym razem magicznie mnie zabije. Chyba mogło być gorzej. To na pewno. Teraz uwaga, czas na odrobinkę sera. Nie przeszkadzajcie sobie. Zobaczymy tylko, jak bardzo ser mi się uda tym razem. Podejrzewam, że nie tak dobrze, jakbym chciał, ale... Radzić nie zaszkodzi. Gdzie to jest? No chyba zadaję odrobinę za mało, jak tak patrzę. Ale kto by się przejmował takimi debiutkami? Spójrzcie na to z optymistycznej strony. Dwie takie tury i mogę go zabić. O ile nic złego się nie wysypie po drodze. Na szczęście jego 6 masek ma tylko 2 tury, więc nie jeźdę. Riot. No to co? Lecimy z tym koksem. I chaos, kurwy, synu.
Waliło mi internet na 30 minut. Dokończyliśmy zwiedzanie w tamtej części mapy i teraz poszliśmy już bić się z łamu. Ajej. To spójrzcie, tylko że to nie piękne. Niech mi ludzie mówią, że przedmioty nie są przydatne w tej grze. Dobra, to teraz pytanie numer dwa. Na co ten skurwysyn jest podatny? Zaniechamy. Dobra, co miał? Babylon Curse, Buffula, Zionga, Mudo Charge. Nieźle. Mogło być gorzej. Tezis, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Czy on miał jakoś dużo HP, czy nie? Bo nie pamiętam teraz. Nie, on miał bardzo mało HP. Więc pozwolę sobie skorzystać z tego faktu. Teraz się pasnę i się wyleczę. Nice. Jak widać to co mówiłem wcześniej, że Ball of Hedgeya pozwala nam się wyleczyć nieco ponad nasze maksymalne HP-ki, co jest mi bardzo na rękę. Dobra, teraz tak, chcę zrobić tak. Chcę zrobić tak. I wiecie co? Chcę po prostu zejść tak. Kontynuuj, proszę, z tą Mataru Kajou. Very dark. Mamuto. Nice. Jeżeli myśleliście, że ten taklowy potwór to najgorsze, co w życiu widzieliście. To co powiecie, a pana plemnika? Dobra. Teraz właściwy lamu. Wydaje mi się, że to jest ten sam motyw, który leciał już normalnie przy Hedrze. Poprawnie, jeżeli się mylę. Tak, teraz jego zestaw umiejętności jest nieco większy i przede wszystkim zmieniły się też słabości. Z ważnych rzeczy jest podatny na ogień, nieważliwy na mudo, odporny na zon i odporny na buffo. Czyli tak naprawdę wszystko, z czego do tej pory korzystaliśmy, jest mało efektywne. W dodatku z tego co pamiętam, to kiedy będzie używał tego Magatsuki, to będzie używał Mazionki albo Street of Ruin. I nie pamiętam którego.
Anyway. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ale to nie jest optymalne. To jest dalekie od optymalnego. To tym bardziej jest dalekie od optymalnego, holy fuck. Błagam cię. Nalegam. Udało się. No dobra. Kolejna ta runda. Media. Cautious cheer. I powoli kończymy setup. Więc to tyle dobrze. Po setupie powinno być już trochę lepiej, zwłaszcza jeżeli będzie robił takie głupoty. Mataru Kacza. Może Bola. Wiesz co? Weź pas mi Rakundę. Co za gacz? Watch this. Chyba. Nie mogę. Po prostu nie mogę. Wytłumaczy mi ktoś, po co istnieje Suku Kadża w tej grze. O, dzięki stary. Bo najwyraźniej nie istnieje po to, żeby przeciwnicy nas nie trafiali. I najwyraźniej nie istnieje też po to, żebyśmy my trafiali przeciwników. Co mnie strasznie frustruje, notabene. Nie mogę. Po prostu nie mogę. Też raz tam miał jakiś ogień. Też ma radio, no ale to nie do końca to, na czym mi zależy. Ty masz mało HP, ale masz Agile. Ty masz jeszcze Agile potencjalnie. Bo z demonów, które mają Agile, aż tak dużo ich nie mam mimo wszystko. Mam albo Quetzalcoatla, albo Kikurihime. Chyba wezmę Kikurihime, po prostu wrzucę.
Nie widzę tej walki, tak wam powiem. Zwłaszcza patrząc na to, jak idiotycznie mało mam czakadopów. Gdybym miał ich jeszcze więcej, to może jeszcze jakoś byłbym w stanie stwierdzić, że jakoś to pójdzie, ale tak? Średnio to widzę. To bardzo delikatne określenie na to, jak się na to zapatruję. Wykorkuję teraz. Ej, darmowa tura. Hurra. Walka z plemnikiem za mianami. Spokojnie, jeszcze przed chwilą był to tentaklowy potwór zniszczenia i zagłady. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ale trzeba sobie jakoś radzić. Nie mogę. Ja naprawdę nie mogę z tą grą. Bo już momentalnie naprawdę się zastanawiam, czego oni ode mnie oczekują. Że będę jakieś 15 poziomów nad bossem, czy coś? Bo Fula w Chila Nupa nie jest aż taka, bo Amu Don to najlepsze, co mnie mogło spotkać tutaj. Aba Jolo. Zobaczymy, ile wejdzie w ogóle z tego. Podejrzewam, że nie tyle, ile bym chciał, ale coś... Coś muszę robić, bo samoobroną tego na pewno nie wygram. Powoli mi się do sobie zaczynają wręcz kończyć. Może rzeczywiście Baphometa warto wprowadzić do Malegionu. Albo Anahite, żeby rzucała Drakundę. Ja nie miałem już many, żeby przedłużać buffy do obrony, więc i tak...
ten Chinonok mi się za bardzo by już nie przydał, więc u mnie dobrze stwierdziłem, że mogę go zacząć bić jak tylko mogę. Kończy mu się Lakunda, ale to może Anahita przedłużyć. Albo i nie może. Fucking hell. Znaczy może, żeby nie było, ale nie tak jakbym chciał. Zróbmy to inaczej. Bo poza tym ten quest akurat bije na tyle dużo, że mogę chcieć o niego dbać. Nawet jeżeli zaraz mu się skończy mana, to jeszcze przynajmniej to jedno Agilo niech strzeli. Ja. Użyj Fire Gema. Dobra, ma czerwone HP, więc jesteśmy na dobrej drodze, bym powiedział. Żartowałem. Dobra, tylko w jedną osobę weszło, to jest duży pozytyw. Więc generalnie plan jest taki, że ty użyjesz Amnity Sody na Anahicie. Ty nie trafisz Agilao. Może trafił. Ty musisz chyba użyć zwykłej Medi w tej chwili. Nie chcę ryzykować jakichś losowych pudeł, więc wezmę Dispel Charma. Mam coś jeszcze, co strzela ognie i może bezpiecznie wejść Baphomet za quest akurat na... Przy okazji będzie kolejny demo, który jest podobny na Mudo, więc to jest pozytyw. Sprawdzę, zdaje zauważalnie mniej, ale trzeba jakoś to przeboleć. Au. Żyjemy. Chyba tego, czy jemu się ta kunda nie pokończyła. Bo wydaje mi się, że mogła. Nie? Tak. Pokończyła mu się. Szlak. Rakunda. Maracion. Ball of Pitchleya. Jeżeli teraz zajpas, to mam w sumie 4 tury. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak chyba trzeba będzie. Baphomet na pewno trafi, więc nie muszę się przejmować. Nienawidzę swojego życia. No i jestem nawet nie jestem jakoś specjalnie zdziwiony w takim, a nie innym obrotem spraw. Nawet nie wiem, co powiedzieć teraz.
O mój Boże. Nie róbcie mi tego. Proszę. Posłuchajże mnie! Gdzie to jest, Jezu? Wiedziałem. Co jest z tego, kurwa, nie tak? Ale fajnie było mieć taką dekundę, wiecie? Wyobrażacie sobie mieć taki spelek dekunda przed 60 poziomem? Nie mogę. Po prostu czasem nie mogę. Jest dalej. Zużyłem tak idiotycznie dużo zasobów na to, że to nawet nie jest zabawne. A to nawet nie jest najsmutniejsza część tego wszystkiego. Ej, spójrzcie, to Sahori. Uratowaliśmy ją. Sahori, you're okay. Teraz na pewno wybaczymy jej naszą moc o przyjaźni, to, że zabiła biednych, niewinnych ludzi. It's all right. You don't have to say anything. Let's just head back, okay? There's something I need to say to both of you. Że nas przepraszasz? Że jest ci przykro? Listen closely. You're mine. Nie zauważyłem, stary. Ej, ale to się odpierdzie, co? Wiecie, jak to mówią? Wystarczająco Well then. Patrzcie, chłopca się patyczkował. Nie wygłaszał 10-godzinnych przemów. I make bad ending. Do not despair. You have your own role to play. This is the time to awaken that role. Awaken? Now,
Release the other within you. Pamiętajcie, kiedy ktoś zaczyna lewitować się, świecić, to nie wróży absolutnie niczego dobrego. Żyjemy! Mocą przyjaźni i poświęcenia żyjemy. Na szczęście Zachodni ma jeszcze przynajmniej trochę samokontroli w tej sytuacji. Wcale nie Sasuke vibesy. Uwierz mi, panie maskowy demonie, absolutnie nie będę za tobą tęsknił. Absolutnie. Tak, Sahori. Przepraszam. Never forget thee. Hey, you're all right. Tak, my jesteśmy cali, co wi w ogóle. So I guess this means you beat Lamu, huh? Is Itsukishima okay? Jest dokładnie z nią tak dobrze, jak widzisz. Now that you mention it, I don't see Isunokami either. Z nią też jest tak dobrze, jak widzisz. A one nie żyją. Obie. No. So we lost not only Itsukishima, but Isunokami as well. Akurat za Sahori to nie będę jakoś specjalnie tęsknił, ale tało mogli oszczędzić. Feelings aside, I need to report this to Bethel. We're going to head back. You should report to HQ yourself once you're ready. Pytanie, jak długo zajmie mi pozbieranie się mentalnie pod tym? Jak bardzo RNG ruchało mnie dzisiaj w dupę! To jest dużo gorszy atak mentalny niż cokolwiek, co stało się stało. Ja nawet nie żartuję. Young man, I have a question. Was my previous assessment inaccurate? Had I objected to Her Holiness accompanying us, she would still be alive. Tak, ale my byśmy nie żyli. I was created to aid humanity. Instead, I led a very precious human to her death. To nie twoja wina. So you mean to say this outcome was beyond my control? Mnie lub więcej? Could this be an example of what humans refer to as comforting one another? Ja tylko stwierdzam obiektywne fakty. I see. You're striving to be considerate of my own state. Thank you for that. I will repay your kindness by serving as your strength. Fixating on the past cannot change its course, no matter how one may desire it. Instead, we can only redouble our efforts to ensure their deaths were not in vain. To jest dużo lepszy sposób myślenia niż przygnębianie się.
To na pewno. Anyway. Potrzebuję bardzo, ale to bardzo pilnie zapisu. Tylko zerknę w World of Shadows. Bo dostaliśmy komunikat, że możemy spotkać Lamo. Welcome to the World of Shadows. Chcę zobaczyć, czy on jest tutaj już dostępny, czy jeszcze nie. Oto i on, Lamu w całej swojej plemniczej okazałości. Potrzebujemy do niego... To jest Black Us i... Czym ty jesteś? Radżanaga. I do tego jeszcze tylko jakieś 13 poziomów. Spokojnie, to jest i tak mój absolutny priorytet. Nie pamiętam, czy w końcu pokazywałem, dlaczego jest to mój priorytet. Zbalansowana umiejętność. W dużym skrócie Mediale ma plus Laster Candy za jakieś dwa razy mniej man niż w sumie te dwa spele kosztują. Chyba jesteście w stanie mi uwierzyć, że planuję używać tego demona przez najbliższe 30 godzin. Choćby wymagał to ode mnie farmienia go speli. Będę to robił, uwierzcie mi. W każdym razie. Wreszcie zrobiliśmy jakiś progres fabularny. Nawet jeżeli nie jest on zbyt optymistyczny. To cieszę się, że chociaż tyle się udało. A na dziś to było na tyle. Dzięki za liczne przybycie. Wydaje mi się, że generalnie streamy powinny być teraz tak regularnie, chyba że coś mi wypadnie, ale to też będę dawał znać. Więc w sobotę widzimy się na Fire Emblemie Trzech Domach. Za tydzień normalnie o 18 w SNT5. Do tego czasu trzymajcie po. Cześć!